Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania pochodzą od Państwa. Państwo wstawiliście do otwartej ankiety na naszej grupie Facebookowej, Państwo też swoimi głosami zdecydowaliście o kolejności, w jakiej odpowiadał będę. Odpowiadał będę przez godzinę, więc pośrednio Państwo także zdecydowaliście, na jakie pytania odpowiem w ogóle. Przypomnę tylko, że aby móc zadać pytanie, to trzeba być na grupie, bo na grupie jest ta otwarta ankieta, a żeby. Wiedzieć o tej ankiecie, to najlepiej zasubskrybować, zalajkować wszystkie nasze pozostałe social media, bo tam jest reklama i łatwiej się dowiedzieć o ankiecie z tych reklam niż z samej grupy. Zachęcam także do e, zasubskrybowania kanału. Pierwsze pytanie, czy Fit for 55 może być celowym sabotażem Europy ze strony polityków? Tak, może być, choć zwłaszcza w przypadku polityków nie wykluczałbym także skrajnej głupoty. To jest taka wersja skrócona. A teraz wersja bardziej rozszerzona. Fit for 55 jest pioruńsko szkodliwe dla gospodarki europejskiej. To jest fakt. Gospodarka europejska za sprawą Fit for 55 i kilku innych podobnych w działaniu i w rezultatach programów Unii Europejskiej się będzie zwijać. To nawet nie chodzi o to, że. Ona nie rozwija się tak, jakby mogła, ale będzie się zwijać. Więcej: Fit for 55 i tym podobne programy są pośrednio odpowiedzialne za konflikt zbrojny na Tajwanie. Brzmi jak herezja? Nie, już tłumaczę. Dlaczego Chiny zamierzają zaatakować Tajwan? Bo mogą. A dlaczego uważają, że mogą? Bo są silne. A dlaczego są silne? Bo mają silną gospodarkę. A dlaczego mają silną gospodarkę? Bo Chińczycy są pracowici i mają dość dobrą technologię. Dlaczego są pracowici, to zostawmy, dlaczego mają dobrą technologię? Bo jakiś czas temu kraje zachodu zaczęły transferować swoją technologię do Chin, żeby przenieść produkcję do Chin. Dlaczego kraje zachodu to robiły? Z dwóch powodów. Ze względu na pazerność korporacji, które mimo tego, że sprzedawały nam różne produkty bardzo, bardzo drogo, to i tak chciały produkować je jak najtaniej, żeby jak najwięcej zarobić, ale również ze względu na takie produkty, jak fit, takie produkty polityczne jak Fit for 55, które sprawiały, że po prostu produkcja w, takich, w tym wypadku w Europie się po prostu nie opłacała. Przez... Tego typu pomysłu jak Fit for 55 wytransferowano gigantyczną ilość technologii razem z transferem produkcji do Chin. Drodzy Państwo, Fit for 55, tak w wielkim, wielkim skrócie, to jest program, moim zdaniem ideologiczny, który sprowadza się do masz być biedny dla dobra klimatu. Czyli ograniczenie naszej konsumpcji Poprzez zubożenie nas. Bo wiadomo, jak będziemy biedniejsi, to będziemy mniej konsumować, więc mniej surowców będzie potrzebne na wyprodukowanie tego, co konsumujemy. A potem poprzez zmniejszoną konsumpcję będzie mniej śmieci. Zwłaszcza, że jak ludzie są biedni, to wykorzystują wszystko, co się tylko da. A w związku z, wiecie, do, za komuny prawie, że nie było śmieci. Jak ja byłem w czteroosobowej rodzinie za Perelu, to myśmy przez tydzień produkowali tyle śmieci, co teraz moja rodzina produkuje dziennie. Bo po prostu za komuny prawie wszystko się przydawało. Wiecie, wyrzucenie ładnej puszki za komuny, to było nie do pomyślenia. Zostało ci kilka listewek, bo coś tam robiłeś, to je zachowywałeś, bo może ci się przydadzą, zrobisz sobie wiatraczek. Wtedy wszystko było surowcem. Prawie nic się nie wyrzucało. Poza, wiecie, obierkami od ziemniaków, których też wtedy było mniej, bo ludzie tak obierali, żeby jak najmniej się marnowało. Teraz jest dobrobyt i przez to jest duże marnotrawstwo. Natomiast Fit for 55 rozwala nam całkowicie przemysł. Fit for 55 rozwala nam transport. Fit for 55 rozwala nam komunikację. Fit for 55 niszczy gospodarkę europejską. Więc on jest sabotażem. I teraz pytanie, czy ten sabotaż jest dla samego sabotażu, czy on jest dla. Czyli po prostu chodzi o to, żeby zniszczyć Europę. Niewykluczone, ale może też tak być, że ten sabotaż jest celowy ze względów ideologicznych. Czyli, bo wiecie, skoro ten program się sprowadza do masz być biedny dla dobra klimatu, czyli zubożenie jest celowe, żebyśmy mniej konsumowali i mniej. Mniej zanieczyszczali, przez to, że zubożeniliśmy, więc zubożenie jest celem samym w sobie. Czyli sabotaż jest jakby wpisany w ten program. I teraz jest tylko pytanie: czy oni naprawdę wierzą, że dzięki temu sabotażowi ocalą klimat? Czy być może nie wierzą, że ocalą klimat, a cel sabotażu jest inny? Na przykład to, żeby ktoś sobie zarobił pieniądze. Bo na tym. W wariactwie, które wyprawia Unia Europejska, bardzo wiele ludzi zarabia bardzo wiele pieniędzy. Na przykład Rosja. To jest warstwie swoją drogą bardzo ciekawe. To jeszcze raz podkreślę. No wszędzie się szuka tych ruskich agentów, a nikt nie szuka ruskich agentów w Unii Europejskiej. Tymczasem ja bym ich tam naprawdę szukał. Zobaczcie. Sytuacja, w której Niemcy w kontekście konfliktu energetycznego zamykają atom, a więc uzależniają się, a przez to całą Europę jeszcze bardziej od gazu, którego głównym producentem jest Rosja, przecież to jest jawne działanie na korzyść Rosji. Przecież oczywiste jest, że im będzie większy popyt na gaz, tym będzie gaz droższy, a więc, a więc Putin więcej zarobi na eksporcie gazu. Więc Niemcy Zamykając elektrownie atomowe, pośrednio dają pieniądze Putinowi, nawet jak nie kupią gazu od Putina. Bo jak podbiją ceny gazu na światowych rynkach, to Putin, nawet jak sprzeda komuś innemu, to sprzeda za większe pieniądze i więcej zarobi. Zamykanie elektrowni atomowych w Europie w chwili obecnej to jest sabotaż energetyczny na korzyść Putina. Nikt tego tak nie rozumuje. Ale na tym, yy, na tym szaleństwie zarobi masę ludzi, masę pieniędzy. Na przykład koncerny samochodowe. Jeszcze niedawno za 40-60 tysięcy można było kupić całkiem dobry samochodzik miejski. Spalinowy. W chwili obecnej, słuchajcie, najtańszy jakiś taki jeżdżący, mówią nowych, w samochodach elektrycznych to jest jakieś 100-120 tysięcy. Przecież trzy razy więcej. Okej, okay, to nie jest trzy razy więcej dla klienta, bo są dopłaty. Tam rządy podopłacają po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czyli dla klienta ostatecznego, no to będzie powiedzmy 80-90 tysięcy. No ale koncern motoryzacyjny i tak swoje zarobi. Koncernowi motoryzacyjnemu jest wsioryba. Czy ty mu zapłacisz 120 tysięcy, czy ty mu zapłacisz 80 tysięcy, a rząd dopłaci 40. Dla niego się liczy, rząd dostanie 120 tysięcy. To skoro wcześniej dostawał za samochód 40 tysięcy, a teraz dostaje 120 tysięcy, to co mu się bardziej opłaca? 120 tysięcy czy 40 tysięcy? Zwróćcie uwagę, że elektromobilność jest głównie w tych krajach, w których rządy dopłacają do samochodów. No. Ciekawostka, nie? Dalej, te wszystkie wymiany pieców, fotowoltaika. Przecież to jest zrobione na zasadzie, przepraszam za wyrażenie, krytyńskim. Najpierw wymyślili sobie, że mamy wymienić piece typu kopciuchy na wydajne piece węglowe. Wymieniliśmy. No to ktoś zarobił, tak? Ileś milionów pieców wysokowydajnych, węglowych zostało sprzedanych. No to potem sobie wymyślili, no to piece gazowe, no to piece węglowe wysokowydajne już nie muszą być piece gazowe. No to ktoś musiał te piece gazowe wyprodukować. Znowu, ileś milionów pieców gazowych zostało sprzedanych, ktoś zarobił kupę pieniędzy. To już są miliardy! Przecież taki, gdyby taki piec kosztował, nie wiem, tysiąc złotych, to to już by było miliard. Milion pieców po, sto, po tysiąc złotych to jest miliard. A wiadomo, że te piece nie kosztują tysiąc złotych, tylko więcej. I wymienionych było więcej niż milion. No to wymienili na gazowe? No to już mówią, że no gazowe to niedobra jest, bo wiecie, trzeba oszczędzać gaz, bo Putin na tym zarabia. Tak, drodzy państwo, szaleństwo, nie? Jak ty masz piec gazowy, to wspomagasz Putina. Ale jak Angela Merkel ma takie wielkie piece gazowe, czyli elektrownie um, gazowe, które zmieniają gaz na prąd, to nie wspiera Putina. Wiesz, ty jak sobie swój domek ogrzewasz gazem, to wspierasz Putina. Angela, przepraszam, nie Angela Merkel, teraz przepraszam, teraz to jest pan Scholz. Pan Scholz, który produkuje prąd z, z gazu, wspiera Putina. Czyli trochę to jest tak, jakbyś ty zjadł sobie jedno jabłko i to była zbrodnia, ale ktoś kurczę zje tira jabłek, nie ma problemu. No to ludzie zaczęli wymieniać na te gazowe, no to teraz pomp, no to później musieli powymieniać na pompy ciepła. A teraz się coraz bardziej na serio mówi w Unii Europejskiej, że zakażą jakichś tam gazów fluorowanych czy coś i te pompy ciepła też będą zakazane. To czym my się mamy do jasnej cholery ogrzewać? Ciepłem własnych ciał? Nie wiem, mamy się pocierać? A może mamy się ogrzewać ciepłymi myślami do Unii Europejskiej? I teraz zobaczcie, pomijając fakt, że jest to po prostu coś, co jest kompletnie nieekologiczne, to ktoś na tym zarabia masę kasy. Gdyby od razu powiedzieli: Słuchajcie, no trzeba tak zrobić, żeby w ogóle te piece w domach pokasować, bo ja nie wiem czy można zrobić jakieś indywidualne ogrzewanie bardziej ekologiczne niż pompa ciepła z fotowoltaiką lub innym OZE. Nie wiem. Więc wydaje mi się, że w ogóle trzeba by powiedzieć, słuchajcie, kończymy z indywidualnym ogrzewaniem, wszędzie mają ma być centralne ogrzewanie. Takie miejskie. Problem będzie na wsi, nie? No bo, kurde, ciągnąć z elektrociepłowni rurę, nie wiem, 30 kilometrów na wioskę, no to będą straty ciepła jakieś niesamowite, więc to już jest w ogóle krytyjstwo, tak? Ale wiecie, no nawet w miastach są czasem takie sytuacje, że są piecyki gazowe, no, zwłaszcza w domach, a czasem nawet w blokach, nie? To więc my kończymy z tym, kończymy z tym, ma być, mają być wszędzie elektrociepłownie, koniec. Powiedzieliby to od razu, tak? I dali na to 10 czy 15 lat. No, to człowiek mógłby się do tego przygotować. To jest tak. Wymyślą coś, 2 trzy lata, i znowu. 2 trzy lata, i znowu. Zobaczcie, ile firm kupę Forsy na tym zarobi. To jest kasa. Ale jakie to jest nieekologiczne? Powiedzmy, że zatrzymają się na pompach ciepła. Powiedzmy, że te ostatnia głupota, którą wymyślili, czyli te, to, że te gazy fluorowane, czy jak to się nazywa, że to niedobra jest, że tak nie może być, że, że to nie, że, że się wycofają. I że te pompy ciepła zostaną. To powiedzieliby od samego początku. Mają być pompy ciepła. No to by ludzie powymieniali na pompy ciepła. A tak? Po drodze był piec gazowy i wysokowydajny piec węglowy. Tych dwóch pieców nie musiało być. Przecież wytworzenie takiego pieca to jest zużywanie surowców. Taki piec potem jest śmieciem, czyli jest zanieczyszczanie planety. To jest tak robione. Że maksymalizuje koszty dla ludzi, a więc zyski dla korporacji, i jednocześnie powoduje masę śmieci. To jest sabotaż, drodzy Państwo. Zwłaszcza, że um, cały czas podkreślę jeszcze, jeszcze bardzo wyraźnie, że za emisję dwutlenku węgla światowego Unia Europejska odpowiada w 7 czy 8 a Chiny emitują coraz więcej. Więc nawet jakby cała Unia, cała Unia Europejska przestała produkować w ogóle dwutlenek węgla, wobec faktu, że Chiny coraz bardziej, coraz więcej produkują, niewiele to zmieni. Gdyby naprawdę chcieli robić coś dla dobra klimatu, to by zaczęli od działań politycznych, takich, żeby cały świat się dogadał i cały świat zaczął ograniczać. I moim zdaniem, czym tutaj już to jest tylko moja opinia. Tego, co powiedziałem wcześniej, jestem, jestem pewny. Teraz jest to tylko moje wydaje mi się. Wydaje mi się, że zaczęliby od innych substancji niż dwutlenek węgla. Okej, okay, dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, to jest fakt. Ale są inne gazy, które są dużo bardziej szkodliwe dla klimatu niż dwutlenek węgla. I dlaczego o tamtych gazach nic się nie mówi? Tam się nie ogranicza, na przykład metan. A dwutlenek węgla jest wręcz taki demonizowany. Ja podkreślę, że dwutlenek węgla jest niezbędny do życia roślinnego. I też. O to nie jest gaz trujący, to nie jest gaz toksyczny. To jest gaz co najwyżej duszący. Zamiast yy, tak strasznie walczyć z tą emisją, można by na przykład więcej roślin zasadzić, żeby pochłaniały ten dwutlenek węgla. Bilans w atmosferze byłby taki sam. Dalej. Dlaczego nie skupią się na kwestiach związanych z zatruwaniem środowiska? Na substancjach, na przykład, które są po prostu yy, trujące, które powodują problemy neurologiczne. Zwłaszcza, że na przykład ta ekologia w Europie polega na tym, że my czegoś nie produkujemy, ale my, kup ale my chcemy to mieć. W związku z tym kupujemy na przykład od Chińczyków. I wtedy wychodzi tak, że my jesteśmy ekologiczni, bo my nie produkujemy rzeczy, które mają ślad węglowy, ale kupujemy rzeczy, które mają ślad węglowy z Chin. No i Chińczycy je produkują. Czy ten dwutlenek węgla i tak jest emitowany, tylko nie w Europie, a w Chinach. A ponieważ w Chinach nikt się nie, jakoś specjalnie nie bawi w jakiejś kontrole emisji dwutlenku węgla tam ekologią się nikt za bardzo nie przejmuje, to efekt ostateczny jest taki, że tego dwutlenku węgla w Chinach. Emituje się dużo więcej niż byłoby wyemitowane, gdyby to było wyprodukowane w Europie. No to co to jest, drodzy Państwo, jak nie sabotaż? I teraz pytanie tylko jest takie: czy to jest przez głupotę, oni tego nie rozumieją, czy to jest celowe działanie? Bo to, że mamy być biedni dla dobra klimatu, no to to jest niestety, drodzy Państwo, fakt. Na tym polega całe to Fit for 55. Jakim samochodem jeździ ATOR czarnym? Ja wiem, że pewnie pytałeś o markę, natomiast niestety nie mogę ci powiedzieć, z, z, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest niezerowa nawet duże prawdopodobieństwo, że wtedy by się do mnie przyczepili, że jest to kryptoreklama jakiejś marki samochodów, i mogłoby się tak okazać, że za 2-3 czy 4 lata przyczepi się do mnie loki, że ja tu zareklamowałem tą markę samochodów i ja mam udowodnić, że ta marka mi nie zapłaciła pieniędzy. Także no, sorry. A drugi powód jest taki, że rzeczywiście ta marka mi nie zapłaciła pieniędzy, więc czemu miałbym ich reklamować za darmo? Mogę Ci tylko tyle powiedzieć, że nie jest to żaden luksusowy samochód. Nie jest to też jakiś taki samochód, który się rozwali na pierwszym skrzyżowaniu. Powiedziałbym, że jest to samochód ze średniej półki, może trochę z dolnej części średniej półki, ale nie jest to jakiś taki bieda samochód, ale na pewno nie jest to samochód, z którym są kojarzeni twórcy YouTube. To nie jest żadna super bryka, to nie jest szpan bryka, to nie jest samochód, którym podjeżdża się pod dyskotekę i mówi, niunia, zobacz, zobacz jaka bryka, nie? No, no, no nie, to, 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 to nie. To jest taki samochodzik, który sobie po prostu je, takie jeździ dełko, nie? Nie rozpada się, ma dużo poduszek powietrznych, jest w miarę bezpieczny, w żaden sposób nie wzbudza zachwytu nikogo ma wielkie zalety jest mój, ja bardzo lubię swój samochodzik jest fajny, jest czarny i tyle czy zamknięcie kanału wideoprezentacji może wiązać się z tym że grozi Tobie albo Twoim najbliższym jakieś niebezpieczeństwo pozdrawiam, oczywiście, że tak E, czy musisz nas opuścić? E, może, gdybyś ograniczył aktywność, jeden film na kilka dni. Mógłbyś z nami zostać dłużej i mieć czas na inne rzeczy. Chciałbym, żeby to było takie proste. Naprawdę, drodzy Państwo, tak bardzo chciałbym z nami zostać. Naprawdę. Wierzcie mi, że to nie jest tak, że to jest moja decyzja do końca. Po prostu, no jest, jak jest, nie? I jest wszystko skomplikowane. Takie życie. Coś się kończy, coś się zaczyna. E... Czy jest lista młynów produkujących mąkę w cudzysłowie z darów? Da, takie to dary, że musieliśmy za nie zapłacić, nie? E, drodzy Państwo, chyba nie. E, przynajmniej ja nie znalazłem. Wiem, że pisowcy się odgrażają, że e, zrobią listę tych firm, które importowały to zboże. Ale chyba niestety nie będzie tam do końca, czyli nie będzie listy tych. Nie będzie listy tych właśnie producentów mąki, czyli w cudzysłowie młynów. To też by nam nic nie dało. Tak naprawdę, to my powinniśmy mieć listę producentów, produktów trafiających do sklepu, które kupiły tą mąkę z tych darów. Czyli tak naprawdę nas by interesowały piekarnie, które z tego pieką, fabryki makaronów, które z tego robią. Mi się wydaje, że jakby w tą stronę iść, niestety, to by się okazało, że większość. I w sumie też by guciodało, bo by się okazało, że przykładowo, powiedzmy, bardzo upraszam, jest powiedzmy tysiąc przedsiębiorstw, które produkują żywność, a na tej liście by się znalazło z 700 albo 800. Drodzy Państwo, jeśli ja dobrze zrozumiałem to, co się mówi w mediach głównego durtu, to mniej więcej od roku rolnicy trzymali zboże i nie sprzedawali. Jednocześnie to zboże cały czas było przerabiane na mąkę, a ta mąka na chleb, makarony, ciasto do pierogów, inne tego typu rzeczy. To znaczy, że tak mniej więcej od roku jemy w dużej części te produkty przywożone. I to nie tylko produkty mączne. Tych produktów bardzo duża gaba przyszła. Jeśli ja to dobrze zrozumiałem, mam nadzieję, że źle zrozumiałem. Drodzy Państwo, uwierzcie mi, dawno yy, nie miałem tak bardzo nadziei, że się pomyliłem. Naprawdę. Bardzo, 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 bardzo chciałbym się pomylić. Bardzo. To tam mamy dalej. O, przepraszam, to się nie ten kłędy kliknął, czyli ekonomia. Jak to jest, że ludzie nie protestują, gdy się ich truje, okrada, oszukuje, a protestowali w obronie telewizji, która nie, nie ma wpływu na życie? No właśnie. Tak samo, jak to jest, że ludzie dają się łapać od Kilkudziesięciu lat na temat zastępczy, jakim jest aborcja. I żeby nie było wątpliwości. Aborcja to jest bardzo poważna kwestia społeczna, ideologiczna i światopoglądowa. To jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Naprawdę, ja nigdy w życiu nie życzę nikomu z Was stać przed dylematem, czy dokonać, czy nie dokonać. Albo być z osobą, która stoi przed takim dylematem, bo to są zawsze tragedie ludzkie. Naprawdę. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo to trzeba naprawdę być bardzo, że się tak wyrażę, psychicznie sponiewieranym, żeby dla kogoś to było zwykły zabieg, żaden problem, nie? To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. I bardzo ważne rzeczy. Natomiast Moim zdaniem trzeba być kompletnie ignorantem, żeby się nie zorientować, że od kilkudziesięciu lat ten, dokładnie ten temat jest wyciągany z zamrażarki akurat wtedy, gdy politycy potrzebują tematu zastępczego. I, jas, I widać gołym okiem, że tu nic się nie zmieni i tu nie chodzi o to, żeby politykom nie chodzi o to, żeby coś wypracować, jakiś konsensus, tylko chodzi o to, żeby mieć temat zastępczy, żeby odwrócić uwagę. Wiecie, raz się dać, raz się dać złapać na, na na bajta, drugi raz, trzeci, ale dać się złapać na tego samego bajta 20 razy z rzędu. No to ja nie rozumiem jak. Naprawdę. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Wydaje mi się, to jest takie moje, wydaje mi się, że ponieważ te protesty, właśnie takie. W obronie telewizji, w obronie życia potycznionego, czy w obronie prawa do wyboru kobiet, bo to wiadomo, że te aborcyjne to zawsze są pro, y, protesty z obu stron, i oni różnie to nazywają. One są na rękę. W związku z tym, tam zaraz się pojawia lider, często sztucznie wykreowany, który ma pieniądze na podburzanie tłumu, który, za którym stoją jakieś agencje PR-owe. Mówiąc krótko, Ktoś ma interes w tym, żeby te, mi, te protesty wywołać, a następnie po tym je zarządzić, nimi zarządzić. Natomiast w przypadku sytuacji, w której właśnie ktoś nas okradnie, ktoś nas oszuka, ktoś nas wykorzysta, no to nie ma nikogo, kto jest tym zainteresowany. No. Czasem się pojawiają jakieś takie spontaniczne te protesty, no ale to czasem. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi, ale, ale pewności nie ma, nie? Czy dostajesz sygnały, gruźb bądź bezpośrednie groźby lub sugestie zmiany narracji? Oczywiście, dość regularnie dostaję groźby. W tym od polityków. Niektóre traktuje bardzo realnie. Uważam, że to są bardzo niebezpieczni ludzie. Nie mówiąc już o tym, że dość regularnie dostaję jakieś groźby od jakichś fanatyków. Łącznie z groźbami śmierci. Drodzy Państwo, politycy straszliwie sfanatyzowali nasze społeczeństwo. Straszliwie. To już nie jest spolaryzowanie społeczeństwa, to jest sfanatyzowanie społeczeństwa. Przez polityków, ja tu ich wprost oskarżam, wszystkich, od góry do dołu, istnieje w Polsce, moim zdaniem dość liczna, licząca kilka milionów, grupa ludzi, którzy naprawdę wierzy, te brednie, które oni opowiadają. I oni naprawdę wierzą, że na przykład wyborcy, część wyborców PiSu naprawdę wierzy, że jak ktoś nie popiera PiSu, to wspiera Putina. I wspiera Putina w tym, że żeby zniszczyć Polskę. No to jak ktoś uwierzy, że ten drugi ktoś może chcieć zniszczyć jego ojczyznę, to może się posunąć do strasznych rzeczy. Podobnie część wyborców PO myśli o, wybor o wyborcach PiSu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, <laughs> liczba przestępstw motywowanych politycznie bardzo mocno wzrosła. No, drodzy Państwo, przecież kłótnie przy wigilijnym i wielkanocnym stole o politykę, to już są standardem w większości domów. U mnie, na przykład, w domu jest zakaz mówienia o polityce w gościach. Ja to mówię wszystkim. Ludziom, zanim ich zaproszę, nie gadamy o polityce. W ogóle nie obchodzi do mnie twoje poglądy, nie gadamy. Nie wolno. I powiem ci szczerze, wam szczerze, przepraszam, że to się ludziom podoba. Bardzo często mam tak, że na przykład ktoś tam z rodziny mówi: A to ja nie przyjdę, jak ja nie będę mógł mówić swoich poglądów politycznych. To nie przychodź, trudno. Nie rozmawiam o polityce w ogóle. Ja ci nie będę mówił swoich poglądów, mnie nie obchodzą Twoje poglądy. To się oczywiście wzięło z tego, że miałem serdecznie dość tego, jak na przykład, nie wiem, ciotka z matką się kłóciła, ktoś tam z kimś tam. No wiesz, to no kurde, kłótnie. No ale tak się przy, 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 przy W końcu się tam wiesz. To trochę ludzi się przełamało. No przyszli, nie? I wiecie, że to pączkuje? Wiecie, że coraz więcej ludzi z mojej rodziny robi to samo, że u nich w domu się nie rozmawia o polityce w gościach. Nie wolno, po prostu. Nie, w gościach się nie rozmawiało o polityce. Bo kiedyś to było normalne, słuchajcie, kiedyś to było tak, nie wiem, jeszcze jak ja pamiętam, jeszcze 10 lat temu. No to okej, okay, rozmawiało się o polityce w, w gościach, tak? To była kulturalna rozmowa, ktoś tam był za WS-em, ktoś tam był za SLD, ktoś tam był za, nie wiem, kimś tam, ale to była kulturalna wymiana poglądów. A mniej więcej jakieś tam 5-6 lat temu, Ludzie zaczęli się kłócić, dosłownie kłócić, skakać sobie do garda. Słuchajcie, brat z siostrą potrafi się pokłócić o politykę w święta. I tak jest w coraz większej ilości domów. To jak wam się wydaje, jak są silne emocje, kłótnie o politykę, do tego jeszcze dochodzi alkohol, często zmęczenie, bo wiadomo, że przed świętami bardzo często się bardzo ciężko pracuje, żeby przygotować te święta. Czyli jest zmęczenie, alkohol, silne emocje, Myślicie, że mało ludzi przechodzi na przykład od takiej kłótni do na przykład znieważenia, to już jest przestępstwo, albo rękoczynów, to też jest przestępstwo. Mi się wydaje, że niestety dość sporo i mnie to przeraża, wiecie? Jesteśmy potwornie, ale to. Potwornie skłóconym społeczeństwem. Bardzo się boję, że o to politykom chodzi. Żebyśmy my się między sobą żarli i w związku z tym, żebyśmy nie zażądali od nich, żeby robili to, za co im płacimy. Czyli roztropnie gospodarowali dobrem wspólnym. Oni mają obowiązek to robić. To jest ich psi obowiązek. Ale. No, ale widzicie, jak jest, nie? Mają to. Serdecznie. Gdzieś. Ech. Kolejne pytanie. Czator zasnął jeszcze kiedyś przed kamerą? Tak, kilka razy. Tak, zdarza mi się. Niestety tak. Czy oglądałeś kiedyś świat według Bandich? Oczywiście, że tak. Jezu, jaki to był świetny serial. Jak ja się utożsamiałem z Alem Bandim, oczywiście nie jeśli chodzi o te jego nom, mem, czy tam antybaby i tak dalej. Bardziej się utożsamiałem jeśli chodzi o to, że ten biedny człowiek tak ciężko pracował całe swoje życie. I, I miał całe życie pod górę, nie? Tak, oglądałem Świat według Bandik. Moim zdaniem bardzo dobry serial. Bardzo szkoda, że Krystyna Applegate choruje, czyli odtwórczyni roli Kelly Bandi. Szkoda, oglądałem, lubiłem ten serial. Lubiłem tak, Świat według Bandik lubiłem, Drużynę A lubiłem. The Simpsons lubiłem, Futurame lubiłem. Żeby było śmieszniej, w Futuramie jeden z głosów podkłada ta aktorka, która grała Peg Bundy. Archiwum X lubiłem, no, trochę tych seriali lubiłem, ale Świat według Bundych mi się bardzo podobał. On był taki, nie wiem jak to powiedzieć, był taki głupi, ale on był taki głupi nie na zasadzie takiej, że taki prymitywny, krytyński, tylko on był taki głupi na zasadzie. Taki bardzo prosty, tak. Przychodziłem zmęczony, sterany psychicznie, umysłowo, nie tam po szkole czy gdzieś. I tak sobie oglądałem chwilkę i. i tak się człowiek idealnie. idealnie od. od. ja to mówiłem, odmurzał. Tak się robiło tak nagle tak. Tak sympatycznie, tak. Taki idealny reset to był, nie? Fajne to było, podobało mi się. E, co tam mamy dalej? To jest pytanie, o jaka ilość, jaka według Ciebie ilość złota wystarczyłaby dla jednej osoby, żeby zacząć nowe życie w innym kraju na wypadek W? Odpowiedziałem na to pytanie w QA ekonomicznym, więc zapraszam po prostu do obejrzenia piątkowego QA. nie chcę się powtarzać. Sądzę, że część z Was już oglądała, więc po co jeszcze raz na to samo, o tym samym mówić? Jak ktoś nie oglądał, no to zapraszam tam. Wrzucam te QA ekonomiczne do, do playlisty Komentator. Co musiałoby się zdarzyć, abyśmy, w sensie Polska i Polacy, wyszli z tego całego bagna z jak naj, z najmniejszym uszczerbkiem? U, panie, bardzo prosto, musiałby się zdarzyć uczciwy i kumaty rząd, który miałby poparcie społeczne. Wystarczy. I więcej, i wtedy nie musielibyśmy wychodzić z jak najmniejszym uszczerbkiem, tylko moglibyśmy wtedy wychodzić z jak największym zyskiem. Ta cała sytuacja paradoksalnie jest dla nas wielką szansą, tylko musi być rząd, który zadba o interesy polskie. No, na razie niestety mam wrażenie, że takiego rządu nie ma na horyzoncie, ale taki rząd by wystarczył, zobaczcie. Przykładowo, w tym momencie <laughs> kroi się konflikt z Chinami. Prawda? Kroi się. Jak będzie konflikt z Chinami, to będzie problem z kupnem produktów przemysłowych, bo Chiny są światową fabryką, i ta światowa fabryka przestanie sprzedawać tutaj do Europy, co najmniej, a pewnie też do Stanów Zjednoczonych. Być może Amerykanie wtedy w odwecie będą próbować robić jakieś blokady, jakieś utrudnienia w handlu. Mówiąc krótko, na pewno w Europie będzie problem kupić cokolwiek z Chin. I świat o tym wie. Amerykanie się na przykład zaczynają do tego szykować. I na przykład ta firma, do której należą te, należy ta fabryka kości na Tajwanie, zaczyna budować fabryki w Stanach Zjednoczonych. Widać, że Amerykanie szykują się na wypadek konfliktu z Chinami, właśnie w ten sposób, że te najważniejsze elementy produkcyjne z Tajwanu sobie przeniosą do Stanów. Polska, gdyby była kumata, zadbałaby o to, żeby część, część korporacji, która w chwili obecnej produkuje w Stanach, e, przepraszam, która w chwili obecnej produkuje w Chinach, zaczęła produkować w Polsce. Żeby zaczęła, postawiła swoje po fabryki tutaj w Polsce. Na zasadzie takiej, może i w Polsce będzie produkcja droższa, ale Oszczędzicie na transporcie, bo będzie tutaj na tym samym kontynencie, więc biorąc pod uwagę, że transport jest coraz droższy, to w ostatecznym rozrachunku no, będzie drożej, ale nie znowu tak dużo drożej. A poza tym zyskacie na bezpieczeństwie. No bo my zawsze będziemy produkować i zawsze będziemy wam sprzedawać. Nie tak jak Chiny. I to by przeszło. I w tym momencie zobaczcie, co się dzieje. Po pierwsze, Zachód zacząłby mieć na terenie Polski swoje aktywa niemożliwe do zabrania, zacząłby mieć swoje fabryki. Więc, gdyby komukolwiek przyszło do głowy nas zaatakować militarnie, to Zachód by nas bronił. Nie dlatego, że my mu byśmy zapłacili, nie dlatego, żebyśmy ich poprosili, nie ze względów ideologicznych, tylko ze względu na to, że broniliby swoje interesy. Mówiąc krótko, swoje fabryki by bronili. Broniliby i to za żarcie. Amerykanie też by bronili, gdyby mieli u nas swoje fabryki. Dlaczego Amerykanie na przykład bronili Kuwejtu przed Irakiem w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej? Chodziło o ropę. Po prostu mówiąc krótko, bronili swojego asetu, czyli dostępu do kuwejskiej ropy naftowej. To jak myślicie, jakby na przykład na terenie Polski były zlokalizowane fabryki substancji czynnych do leków. I Zachód by wiedział, że albo obroni te nasze fabryki substancji czynnych, e, albo ich ludzie po przeszczepach zaczną umierać. Broniliby nas? Jak cholera. I dlatego na przykład powinniśmy te fabryki wymusić, żeby były zbudowane na, e, przy granicy wschodniej. Wiecie, Suwałki, o najlepiej przy przesmyku suwalskim. Że w razie jakiego, jakiejkolwiek W, to to leci od razu. I wtedy Zachód by nas bronił, byśmy byli bezpieczni militarnie. Proste? Proste. Nie musielibyśmy kupować gigantycznych ilości czołgów, helikopterów, wydawać kupy pieniędzy. Zachód miałby motyw, żeby nas bronić. W związku z tym, Zachód by na pewno nie dopuścił do tego, żeby nas zaatakowano. Bylibyśmy bezpieczni. Dalej, zarobilibyśmy na tym masę kasy. No bo te fabryki by produkowały, produkowałyby drożej. W związku z tym, my byśmy zarabiali pieniądze. Dalej. Polska. Jest w takiej sytuacji geograficznej, że każdy, kto chce się bić, no, musi zaatakować Polskę. Ale także każdy, kto chce handlować, musi przyjechać przez Polskę. I powinniśmy zrobić po prostu biznes na tym. Słuchajcie, chcecie ułożyć nowy porządek świata? Chcecie ułożyć handel? Super. My się z tym dogadamy, kto da więcej. A najlepiej to się dogadamy z Wami oboma tylko ma się nam. Macie nam tutaj płacić, dogadywać, a nie my ślepo, że robimy wszystko, co Amerykanie chcą, w zasadzie nie uzyskując nic w zamian, jakieś takie złudne obietnice, że będą nas bronić. Zwróćcie uwagę, że większość wojska, które tutaj jest rozlokowane, to są spadochroniarze. Spadochroniarze można szybko rozlokować, i spadochroniarze można szybko zabrać. Mi się wydaje, że najważniejsze to nie jest dbanie o to, żeby na terenie Polski były rozlokowane amerykańskie wojska. Najważniejsze to jest dbanie, żeby Amerykanie mieli motyw, żeby nas bronić. Bo jak będą mieli motyw, to oni już sobie sami o wszystkim pomyślą. Na terenie Ukrainy też były rozlokowane amerykańskie wojska i brytyjskie. Niedługo przed rosyjskim atakiem zostały zabrane. Proste. Te wojska, które są w chwili obecnej amerykańskie, też mogą zostać zabrane. Ja nie mówię, że będą. Ale im więcej będzie u nas fabryk, im bardziej będziemy yy, niezbędni, im bardziej będzie handel, interesy związane z naszym, yy, z naszym terytorium, tym bardziej nikomu nie będzie się opłacało tutaj zrobić wojny, bo sobie to poniszczy, a innym będzie się bardziej opłacało nas bronić żeby nie zniszczyć ich asetów, ich, yy, ich, yy, tych, yy, ich majątku. I to nie tak, że oni się będą nawalać na naszym terytorium. Oni dyplomatycznie zabraju, za, zadbają, żeby tutaj był spokój. Proste. Ukraina wydała niedawno pamiątkowy banknot, na którym umieściła flagi Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Kanady. Jak myślisz, dlaczego nie umieścili tam Polski? Ja od razu mówię, że nie znam historii tego banknotu, nie wiem, że był taki banknot. Założę, że informacja zawarta w pytaniu jest prawdziwa. Jeśli tak jest, to dlatego, że nie musieli. Po co mają honorować Polskę, skoro Polska i tak robi wszystko co chcą? To po co? A innych trzeba motywować. <sighs> Czy gdybyśmy zrobili obywatelski projekt zmiany ustawy i usunęli zapis o zakazie poboru polityków do wojska, to byś taki projekt poparł? Gdyby był dobrze napisany, to tak. Tutaj ktoś powie o Krzyszku, dlaczego robisz takie zastrzeżenie? Bo wystarczająco długo żyję na tym świecie, żeby wiedzieć, że tytuł ustawy nie musi mieć nic wspólnego z jej treścią. PiS jest po prostu mistrzem, na przykład PiS. Ja oczywiście nikogo z Was nie porównuje do pisowców, broń Boże, ale PiS jest mistrzem robieniu takich ustaw, że ustawa się nazywa, na przykład, ustawa o wprowadzeniu samego dobra. I tam w tej ustawie o wprowadzeniu samego dobra jest jakiś zapis. Każdy brodacz musi oddać swój samochód. I potem nie popierasz tego, i ci powiedzą, co nie popierasz ustawy o, o, o wprowadzeniu samego dobra, ty jesteś za wielkim złem. Tak samo tutaj, gdyby ta ustawa była dobrze napisana, i miała taki cel, <laughs> miała, ta, miała osiągnąć taki cel skutecznie. I tylko taki cel oczywiście, żebym poparł. Dalej, więcej. Ja osobiście uważam, że wszyscy politycy obowiązkowo powinni przejść zasadniczą służbę wojskową. Chcesz kandydować do Sejmu, idziesz na zasadniczą służbę wojskową. I tak samo jak każdy inny. I w razie W, politycy powinni w pierwszym szeregu iść do Woja. Tak uważam. Wtedy by zrobili wszystko, żeby tego W nie było. Tak samo jak na przykład w przypadku problemów finansowych państwa, powinno się im konfiskować cały majątek. Wtedy by robili wszystko, żeby do złych sytuacji nie doszło. Czy rozbiory w obecnych czasach, w których Polaków nie obchodzi ich los, przynajmniej w praktyce byłyby możliwe w sensie rozbiory Polski? Tak. Niestety byłyby możliwe. No ja nie twierdzę, że do nich dojdzie, wręcz przeciwnie, uważam, że nie dojdzie. Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o kwestie militarne. Uważam, że wojny na terenie Polski nie będzie. Natomiast pytanie było, czy byłyby możliwe? Tak, byłyby możliwe. Nic się nie zmieniło z Zachodem. Zachód nadal ma do nas stosunek całkowicie utylitarny, więc nie, nie mieliby z tym moim zdaniem żadnych skrupułów. Nowe orzecznictwo, podatek odżutek. Dlaczego PIS za wszelką cenę chce skomplikować sytuację osób z niepełnosprawnością? To jest pytanie z tezą. PIS nie chce za wszelką cenę z, z, skomplikować sytuacji osób z niepełnosprawnością. PIS chce za wszelką cenę zdobyć jak najwięcej pieniędzy. A komplikuje życie osobom z niepełnosprawnościami? Jako skutek uboczny. Oni po prostu chcą kasę. Tyle. Natomiast zwróćmy uwagę, że w przypadku zbiórek to nie tylko komplikuje życie osobom z niepełnosprawnością. Komplikuje również życie rodzicom śmiertelnie chorych małych dzieci. Komplikuje paradoksalnie życie niezależnym twórcom. No ja akurat no jest tam w opisie link do mojego konta i link do mojego PayPala, więc jak ktoś się tam życzy, to to może mi tam rzucić parę złotych, ale to nie jest tak, że ja o tym przypominam czy mówię. Nawet nie mam tego w pierwszych trzech liniach, więc tam specjalnie nie widać. Prawie nikt tam nie wpłaca. Ja utrzymuję się ze swoich biznesów, utrzymuję się z reklam i tak jest lepiej. Ja wolę, jak ktoś nie przewinie reklamy, niż jak mi ma dać pieniądze. Wolę zarobić, niż dostać. Ale oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wpłaty. Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie doceniam. Niestety, no nie mogę, tam często w tytule przelewu jest jakaś wiadomość dla mnie, ja zawsze czytam, no siłą rzeczy nie mogę odpowiedzieć, no bo no, się nie da, tak, nie mam fizycznej możliwości, ale ja zawsze czytam, bardzo dziękuję, tam są bardzo często bardzo miłe wiadomości, jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Natomiast no, nie zabiegam o te pieniądze, ktoś sobie życzy, daje, ktoś sobie nie życzy, nie daje, nie ma żadnego problemu. Ale są takie media, które zaczynają każdą audycję od pięciominutowego gadania wyślijcie nam pieniądze, potem co dziesięć minut dajcie nam pieniądze, potem ciągle dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze. W zasadzie mogliby tylko jeszcze zapętlić Korwina i tego słynne. Dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze, nie? No i część z tych ludzi to są po prostu pazerniaki, które chcą kupę forsy od ludzi, a część to są naprawdę ludzie, którzy są z niezależnymi mediami, no, i po prostu potrzebują tych pieniędzy. No i będą mieli problem, tak? I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Jak jest taka sobie zbiórka jakichś takich natarczywych ludzi, co stoją pod marketem i mówią, prawie ci blokują wyjście z marketu i daj mi pieniądze, bo tutaj jest biedne dziecko gdzieś tam i daj mi pieniądze. I ty nie masz w ogóle żadnej, żadnej gwarancji, że te pieniądze trafią do, do kogokolwiek potrzebującego, nie mówiąc już o tym, że, że trafią do tego dziecka. Przecież tam nie ma żadnej kasy fiskalnej, tam nie ma żadnej ewidencji. W zasadzie to nawet nie musi trafić do tej fundacji. Ten kwestujący może to sobie zabrać. Fundacja czy to zaksięguje, czy to nie zaksięguje, tego nie wiesz. Prawda? Na taki niezależny twórca jak ja, no to wszystko na konto, wszystko przechodzi i tak dalej. Ja nie ukrywam, że jak wejdzie ten podatek od zbiórek, to ja zamknę to konto bankowe i zamknę tego Paypala. Więc jak ktoś sobie życzy dać mi jakieś parę złotych, to do 1 lipca włącznie potem będzie zamknięte. Bo, bo nie chcę potem, żeby było tak, że zapomnę o jakiejś darowiznie 10 złotych i będę miał problemy, że, że mnie będą ciągać, że nie zapłaciłem podatku od 10 złotych, co tam pewnie będzie tam 90 groszy czy ileś i będę miał miesiąc, kurde, pierdzielenia się z tym. Może nie od razu, 1 lipca, może tam po przekroczeniu tego limitu. Chociaż ten limit jest chyba taki duży, że dobra, cofam to. Ze mną pewnie ten limit nigdy nie zostanie przekroczony. No bo ja nie dostaję dużo pieniędzy, ale niektórzy będą mieli problem. Może na wszelki wypadek skasuję, bo nie wiem. Zobaczę. Wiecie, to o to chodzi. Pis po prostu mówiąc krótko, chcę kasę i tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie. Bo tutaj ktoś mógłby pomyśleć, że jestem niewdzięczny. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mi tam rzucają co jakiś czas parę złotych. Bardzo to doceniam. Mm. Nawet jak tam są bardzo niewielkie kwoty, to jest mi bardzo, bardzo miło. To ma niesamowitą wartość symboliczną. Więcej swego czasu dzięki Wam przetrwałem. Kanał wideo prezentacji był wielokrotnie prześladowany. Przez kilka miesięcy on praktycznie nic nie zarabiał. Jak była ta akcja demonetyzacja, był taki miesiąc, w którym myśmy zarobili przez cały miesiąc chyba 200 zł? Rozumiecie? Cały kanał zarobił coś koło 200 zł czy 300 i od tego jeszcze trzeba było podatek zapłacić i tak dalej. No to tam po prostu było strasznie. I wtedy ja wtedy poprosiłem o, o to, że jak ktoś może, to jak i, i ktoś ma za dużo albo komuś to komuś yy, koś, yy, kogoś to nie zaboli, to, to ja bym bardzo poprosił o wsparcie. Nie? Słuchajcie, wtedy dzięki waszemu wsparciu byśmy przetrwali. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Ja to bardzo doceniam. Także żeby to nie zabrzmiało, że że ja jestem niewdzięczny, jestem bardzo wdzięczny za każdą złotówkę. Naprawdę. Tylko daję wam znać, że ja sobie radzę finansowo. Ja mam w życiu bardzo dużo problemów różnych, ale na szczęście, finansowo nie jest źle, więc ja wolę, że jak masz mi przelać 5 zł, to ja wolę, żebyś kupił swojemu dziecku loda. Wolę, żebyś żebyś poszedł, nie wiem, kupił bilet autobusowy i pojechał z nim do parku i spędził z nim godzinę czasu. Wolę, żebyś wolę, żebyś wydał na rodzinę, niż masz mi dać. Yy, bo ja sobie je radzę, naprawdę. To... natomiast jestem bardzo serdecznie wdzięczny, ja to bardzo doceniam, to jest naprawdę bardzo miłe. No. Ale wśród całej masy moich problemów na szczęście Mam jeszcze z czego żyć. No. Przepraszam, tak trochę. Czasem mam problem, zwłaszcza te, te kwestie finansowe i tak dalej. <laughs> Żeby tak nikogo nie urazić. Wiecie, że ja nie chcę źle, nie? Ale czasem człowiek ma problem się z wysłowieniem. Przepraszam. Proszę mi uwierzyć, jestem bardzo wdzięczny, tylko nie chcę nagabywać, ok? O. Dziękuję. I Przede wszystkim bardzo dziękuję. To jest naprawdę urocze. Co tam mamy dalej. Skąd politycy będą wiedzieli, gdzie kupić niezatrute produkty? Nie każdego stać, żeby na przykład sprowadzić je sobie na prywatne zamówienia. To jest swoją drogą bardzo dobre pytanie. Hmm, bardzo dobre pytanie. <laughs> bardzo dobre pytanie. No ja mam nadzieję, że przede wszystkim w restauracji sejmowej to będzie, dom, będzie żarcie wyłącznie z produktów z Ukrainy. Mam taką nadzieję, że znaczy pokażą, że ono jest na pewno zdrowe, a przede wszystkim to mi się wydaje ale tak zupełnie szczerze, że po prostu te zboże, które już do nas wjechało i te produkty rolne, które już do nas wjechały, po prostu powinny być przebadane i tyle. Bo to też nie ma co demonizować tej Ukrainy, tak? To też nie jest tak, że na Ukrainie jest wyłącznie zatrute żarcie. Nie, tam są po prostu inne standardy jakości produkcji. Tam można bardziej swobodnie używać antybiotyki, tam można inaczej stosować środki ochrony roślin, itd. itd. W związku z tym, ono może być w cudzysłowie zatrute. Co wcale nie znaczy, że musi. I to można łatwo sprawdzić, jak przekracza granicę. wystarczy je przebadać. Tylko mam takie dziwne wrażenie, że rząd PiSu wie, że, że z tym zbożem jest coś nie tak, bo zobaczcie, w jakie oni chocki klocki idą, w jakieś plomby, w jakieś yy, te konwoje, jakieś tam policja, KAS, straż graniczna, no kurde, mm, zupełnie jakby pieniądze wieźli, nie? A nie łatwiej by było po prostu pobrać próbki na granicy, sprawdzić, zdrowe wpuścić, niezdrowe nie wpuścić? No tak... To, to, to dziwne, nie? Albo są skończonymi niemądrakami, albo wiedzą, że ono nie trzyma standardów. Ech. Co tam mamy dalej? TVP Info wypuściło posta o poszukiwaniu chętnych do walki na Ukrainie. Po burzy w komentarzach dopisali, że to w Rosji. Badanie nastrojów? W sensie, że TVP info puściło post, z którego wynikało, że chcą rekrutować ochotników do walki na Ukrainie, a potem dodali, że to Rosjanie rekrutują w Rosji do walki na Ukrainie? Wiecie, zawsze, nigdy nie można wykluczyć niekompetencji. To jest jedna rzecz, więc tutaj bym nie wykluczył. Z drugiej strony. Może i badanie nastrojów, nie wiem. Na pewno, jeśli, e, jeśli po feedbacku, że się tak wyrażę, po komentarzach musieli zmienić treść tego posta, no to, to widać, że dostali no informację, że nastroje nie są za przyjemne. No, to taka propo, nie? E... Niech się ta wojna wreszcie skończy. Boże, broń, niech wreszcie będzie normalnie. Nie, kurde, jak nie zaraza, to konflikt zbrojny. Ludzie, no bez jaj. Dlaczego z Załęskiego robi się wielkiego przyjaciela Polski, skoro nie przechodzi mu nawet przez usta zwykłe słowo przepraszam? Ponieważ... Jest zapotrzebowanie polityczne na to, żeby Polacy pomagali Ukrainie oraz godzili się na to, żeby politycy na nasz koszt pomagali Ukrainie. A robienie z załońskiego wielkiego przyjaciela Polski temu sprzyja. Co tam mamy dalej? Dlaczego mimo tego, że zalewa na stanie zboże z Ukrainy, podobno inne produkty też to produkty zbożowe nie tanieją? Na to pytanie również odpowiedziałem w Q&A ekonomicznym w ten piątek, więc zapraszam do jego obejrzenia. Dlaczego ludzie nie domagają się e, łatwiejszego dostępu do broni, która przydałaby się w trakcie W, w jak, z jakimś krajem lub byłaby straszakiem? Hmm. Ludzie się domagają i to bardzo mocno. Moim zdaniem lepsze Lepsze pytanie brzmi, dlaczego politycy tego, tego dostępu nie dają, bo powinni. Drodzy Państwo, jeśli konflikt na Ukrainie, no konflikt na Ukrainie moim zdaniem pokazał kilka ważnych rzeczy. Między innymi jak ważna jest determinacja narodu, i jak ważne jest wstępne obycie z bronią narodu. Myślicie, że dlaczego Ukraińcy tak dobrze się zmobilizowali? Myślicie, że dlaczego Ukraińcy tak um, szybko się uczyli? Między innymi dlatego, że oni byli bardzo obytym z bronią narodem. Zupełnie łatwiej jest nauczyć człowieka zrobić żołnierza, jak on już podstawowe umiejętności ma. On już umie strzelać. I to jeszcze często nie, nie, nie na osi statycznej, tylko na przykład na dynamicznej. Jest obyty z bronią, nie boi się. Wiecie, tyle. Z samego tego faktu. Powinni politycy, jeśli chcą zadbać o bezpieczeństwo Polski, pozwolić na dostęp do broni. Nie mówiąc już o tym, że społeczeństwo uzbrojone, zmilitaryzowane, samo z siebie stanie się broni. na przykład tyle. A do tego jeszcze ludzie łapią bakcyle. Tak? Ktoś zacznie swoją przygodę ze strzelectwem w ten sposób, że zacznie tam chodzić, że zacznie sobie chodzić na strzelnicę, a potem sobie kupi własną giwerę. A potem wstąpi na przykład do wojsko Brony Terytorialnej, to tak idzie drobnymi kroczkami. Ja osobiście uważam, to jest moja prywatna opinia, nie musisz się z nią zgadzać, ale zapraszam Ciebie do dyskusji w komentarzu, jeśli się nie zgadzasz. Jeśli się zgadzasz, to, to, to napisz, że się że zgadzasz, jeśli nie, chętnie wejdę z tobą w dyskusję. Ja osobiście uważam, że przeciwwskazaniami przed posiadaniem broni palnej powinny być takie rzeczy jak. Zaburzenia psychiczne, zaburzenia emocjonalne no to powinny być przeciwwskazania przed e, posiadaniem broni. Jak jesteś wariat, jesteś furiat, nie radzisz sobie z emocjami, mówiąc krótko, jesteś groźny, nadpobudliwy, nie powinieneś mieć dostępu do broni. Niezależnie od tego, czy jesteś wojskowym, cywilem, żołnierzem, w ogóle, cywili, w ogóle wojskowym i policjantem, jak masz takie zaburzenia, w ogóle nie powinieneś być, to jest inna kwestia, nie? Ale wiadomo, o co chodzi. Um, no, Takie kwestie psychiczne, psychiatryczne powinny, wybuchowość powinny całkowicie eliminować człowieka jako posiadacza broni. No, oczywiście karalność no, to jest w sposób oczywisty, powinna eliminować. I niewłaściwe, nieposiadanie warunków do przechowywania. Ja sobie na przykład nie wyobrażam sytuacji, w której istnieje potencjalna możliwość, że dziecko dobierze się do giwery. Moim zdaniem giwery tylko i wyłącznie w sejfie lub w kasie pancernej. To zależy czy większa czy mniejsza. Nie masz gdzie wsadzić do domu kasy pancernej, to nie dostaniesz dużej giwery. Nie masz gdzie w domu wsadzić sejfu, to nie dostaniesz małej giwery. Sorry, Winetu, Jesteś zaburzony. Jesteś chory psychicznie, jesteś nerwus, ponoszą cię emocje, nie dostaniesz givery. Ale jeśli jesteś bandziorem, no to ty na pewno nie dostaniesz givery, nie? Ale jeśli jesteś zwykłym, spokojnym, zrównoważonym człowiekiem, przejdziesz kurs, bo giwerom trzeba się umieć obsługiwać. Zdasz egzamin, że ty umiesz się posługiwać giwerom. Na zasadzie takiej jak egzamin na prawo jazdy. Zdasz egzamin teoretyczny, praktyczny. Masz, y, udokumentujesz, że masz y, warunki do przechowywania? Proszę bardzo. Każdy chętny powinien móc. Drodzy Państwo, bandyci, jak chcą mieć dostęp do giwery, to sobie giwery i tak załatwią. No, Generalnie rzadko kiedy jest tak, że ktoś idzie na włam, czy idzie na rozbój. Z legalnie kupioną w sklepie zarejestrowaną giwerą. No to trzeba być kretynem, żeby coś takiego zrobić. Bandyterka ma giwery lewe. I czy będzie dostęp do giwer, czy nie będzie dostępu do giwer, to bandyterka i tak sobie giwery zdobędzie. Natomiast bandytę z giwerą może powstrzymać tylko drugi człowiek z giwerą. Super, jeśli jest to policjant, tylko że policjanci nie są wszędzie. I tyle. I nie, to nie broń zabija, to ludzie zabijają bronią. Co tam mamy dalej? Z czego wynika to, że ludzie robią sobie żarty nawet z zatrutego zboża? Co, czy to oznaka bezsilności, czy chcą zmienić to w żart? Wydaje mi się, że to z wielu powodów, w zależności od różnych ludzi. Na pewno jest to kwestia stresu, kwestia bezsilności. Ludzie w ten sposób walczą z silnymi emocjami, redukują stres. To, to na pewno. Część ludzi. To nie obchodzi. To jest bardzo przerażające, ale tak jest. Część ludzi ma po prostu gdzieś. Część ludzi jest takich, że jakby jutro przylecieli kosmici i powiedzieli, że 20% populacji muszą przerobić na karmę dla swoich kosmicznych kotów, to też by robili z tego memy i uważaliby, że to jest całkiem zabawne. I każdy, kto by się... Przeciwił byłby przez nich atakowany, że jesteś szurem i płaskoziemcą, bo, bo to w zasadzie dobrze. A część ludzi w to nie wierzy, wiecie, jest coś takiego jak mechanizm wyparcia. Te, te rzeczy, które się dzieją na naszym świecie są już tak pioruńsko mm, nieprawdopodobne, że część ludzi to wypiera i w to nie wierzy. Oglądam czasami program Nic do zgłoszenia. Czy to nie jest dziwne, że pojedyncze osoby są tak bardzo sprawdzane, a importerzy zboża nie? I nie znam tego programu, tylko się po tytule domyślam o co chodzi. Tak, to jest dziwne. Moim zdaniem to, że importerzy zboża są niesprawdzani, to wynika z decyzji politycznej, że nie mają być sprawdzani. Zresztą, to nie jest tylko moje zdanie. Wielu ludzi w głównym nurcie też publicznie takie zdanie wyraża. Drodzy państwo, minęła godzina, także ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się. No i do zobaczenia za tydzień. Pa.